Witam w dalszej części testu lutownicy firmy Toolcraft PT150. Tym razem lutownica już nam się powoli tutaj nagrzewa i zaprezentuję Wam, jak połączyć przerwany przewód szybko. Musimy poczekać chwilę, jeszcze aż lutownica się nagrzeje. Po nagrzaniu będę próbował połączyć przewód. Zobaczymy, czy nam to jakoś sprawnie wyjdzie. Próbujemy dodać więcej gazu i zacznę cynować przewody powoli. Zobaczymy, czy temperatura już jest odpowiednia. O, już jest ok. Temperatura jest idealna, myślę. Możemy włączyć przewody. Dodamy trochę cyny na łączeniu. I udało się połączyć ładnie przewody. W zasadzie pomyślałem sobie, że przy okazji łączenie przewodów, gdy nałożymy osłonkę termiczną, może z taką lutownicą da radę ją od razu skurczyć. I w zasadzie, jak widać, całkiem nieźle to idzie. Lepiej niż jakąś zapalniczką. I tak oto w parę sekund połączyliśmy dwa przewody. Myślę, że całkiem nieźle. Myślę, że taka lutownica do takich właśnie szybkich prac nadaje się idealnie. Ma małe rozmiary, więc na pewno się zmieści, można ją wrzucić do samochodu lub gdziekolwiek. No właśnie, gaz się skończył, więc na parę minut na pewno gazu starcza, więc myślę, że tym oto akcentem mogę zakończyć testy. Mam nadzieję, że podobały Wam się, a przede wszystkim przybliżyły bardziej produkt firmy Toolcraft. Dzięki, że oglądaliście moje testy. Zapraszam na kolejne testy w przyszłości. Cześć!